Hej, ja jestem Zarcza, wy oglądacie 16 odcinek serii Zagrajmy w Outlast 2. Kontynuujemy poszukiwania Lynn w kopalni i zanim udamy się za tym kimś, kogo widzieliśmy z dołu pod koniec poprzedniego odcinka, to tutaj spróbowałbym jeszcze pójść w kompletnie odwrotnym kierunku, tylko trzeba będzie przeskoczyć. Bo jestem ciekaw, czy nie znajdę tutaj przypadkiem też jakiegoś dokumentu, ewentualnie czy czegoś nie uda się nagrać. To już niewątpliwie jest końcówka gry. Okej, mamy bandaż, ale tego nie podniesiemy. Tutaj jakiś górnik. Jest to niewątpliwie końcówka gry, co widać nawet po brakujących właśnie nagraniach i dokumentach. Jedynie 5 mi ich zostało. Tutaj 2 na tej stronie i 3 na ostatniej. Tak to wygląda. Księga kapłańska, apokalipsa. Kurde. Jeszcze w sumie przesunę sobie w ten sposób, żeby było według chronologii. No i lećmy. Jednak musimy tak czy siak ruszyć tędy. I pytanie, co z tym walem jeszcze? Bo wciąż on gdzieś tam jest i nie wiem, czy to nie jego widzieliśmy z dołu. Więc tutaj musimy mieć się na baczności. Tym bardziej, że właśnie przed chwilą gra została zapisana. Jest kolejna notatka. Zobaczmy. Okej, przeczytajmy ją sobie w takim razie. I proszę, jest złote trofeum. A więc to oznacza, że zebrałem już wszystkie dokumenty. Czyli pozostałe 4 znajdźki to będą nagrania, najwyraźniej. Dobra. Rozdział 15. A Bóg przemówił ustami Ezechiela tak, że jego uszy krwawiły, a zęby pękały, a z jego lędźwi nasienie wypłynęło, a w jego słowach krew Chrystusa zawarta była. A z krwi tej rzeka powstała, która uzdrowiła ropiejący lasy drzew 7 narodów żywiących. Przez krew baranka pająkooki baranek upadnie na wieki. A którzy pozostaną, ni światła, ni świecy czy płomienia elektrycznego potrzebować nie będą, albowiem wzrok będzie wiecznym świtem. Nie chowajcie proroctwa mego słów, lecz przepisujcie je co do litery w każdej chwili swojego życia, albowiem jam jest wasz sługa, wasz brat prorok, ojciec i pasterz, który wam mówi, Bóg was nagrodzi. Czyście nieczyści, sprawiedliwi niesprawiedliwi, zapłonieni wstydem czy chwałą, przyjdzie czas, że Bóg was osądzi i taka będzie wasza nagroda. Albowiem wszyscy jesteśmy Alfą i Omegą, a Ezechiel pierwszym spośród wszystkich. Stąpicie na drzewo życia, albo zostaniecie na nim ukrzyżowani. Tylko wybrańcy Boga odnajdą azyl w bramie świątynnej, albowiem poza nią pozostaną nierządnice i mordercy, bałwochwalcy, faryzeusze, celnicy, bluźniercy i ciemiężcy. A aniołowie rzeczą: Bóg odwrócił się od człowieka, aż jego Syn, Jezus Chrystus, nie przybył, by dać świadectwo prawdzie. Jezus Chrystus odwrócił się od człowieka, aż jego prorok Sullivan Knott nie przybył, by dać świadectwo prawdzie. A każde słowo proroka jest prawdą, albowiem w księdze spisane, a księga ta jest prawdą. Będziesz świadkiem tych wydarzeń, a księga życia w tobie będzie i mieszkać w świętym mieście będziesz i mówić będziesz, przyjdźcie rychło objawienia, nawet w cierpieniu i dziatek mojej śmierci godzinie, przyjdź Panie Boże i ześlij mi raj. Niech chwała Bogu i jego proroka Sullivana Nota będzie z wami wszystkimi. Amen. No to mamy wszystkie, kurde, rozdziały tej całej Ewangelii Nota. Widać, jak się, kurde, wysławiał po sobie. I pytanie, co zobaczymy na tych ostatnich nagraniach w takim razie, które nam tutaj jeszcze gdzieś pozostały. Spróbuję być do końca maksymalnie uważnym. Znowu gra się przed chwilą zapisała. Wow, słyszę coś i patrzcie. Co tam się, kurde, dzieje? Jasny gwint. Się boję schodzić, ale muszę. Jasny gwint, no. Oddawaj moją kamerę. Co oni zrobili? Jeszcze większe jakieś halucynacje się zaraz zaczną, jak to dalej pójdzie. Idź, Blake, idź. Generous of you, Blake. Help me make
is right is come. Fruit of your lust, your child, your father, the Christ we deserve. My God. Watch. Lynn! Wait! Wait! Oh my God! Lynn! Wait, help me! Lynn! I'm here! Oh God! Kurde. Jesteśmy tak blisko, no. Wow. Aha, I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Ale jazda. Teraz Blake jest mały. Patrzcie na to. Oj, Blake zaczyna się naprawdę nieźle odwalać w tym momencie. A tak naprawdę jestem pewnie prowadzony tam w tej kopalni przez kogoś. Blake'owi się wydaje, jakby to były wydarzenia z przeszłości. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Kurde, to jest ten korytarz, w którym chyba zaczynaliśmy grę. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Czemu tu jest tak ciemno? Czego się tym razem mamy dowiedzieć z tej retrospekcji, chyba tak to można nazwać. Retrospekcją właśnie, chociaż w klimatach horrorowych, bo czemu tu jest tak ciemno, kurde. O Blake'a się coraz bardziej zaczynam martwić, bo kurde, nie wiadomo co teraz się dzieje naprawdę. You think your parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Jessica chce wpaść do Blake'a. Don't you know Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Jej, to jest ten ksiądz. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Jasny gwint. Ale jazda. Nie mogę tam wejść. Zresztą przecież wydarzeń z przeszłości nie zmienimy.
klasa muzyczna. Wszystko się zgadza. I to jest ten ksiądz Lautermilch, którego... o którym czytaliśmy wcześniej w jednym mailu. Nieźle. A Jessica się wyraźnie bała go. I dlatego tak nasz bohater to teraz w dorosłości przeżywa. No bo najwyraźniej, no, mógł się domyślać, że coś się złego dzieje, a jednak Jessica nie pomógł. Z jednej strony, no jako dziecko tak naprawdę trudno, żeby od niego coś oczekiwać, ale szkoda mi strasznie Jessiki, tego co ją spotkało. Patrzcie, tu jest ta klasa, w której już byliśmy. Może znajdę tu jeszcze jakieś wskazówki. Nie, no nie za bardzo. Ale kurde, no teraz te wszystkie wizje w szkole mają jakiś sens. Wow. To jest trochę takie pomieszanie tych wydarzeń z przeszłości z tymi aktualnymi wizjami mrocznymi Blake'a. Mamy chyba wyjść, co? Rzesz kurde! Biegnij, Blake, biegnij! O mój Boże! Jasny gwint. I don't know what you think you saw. Co tu się dzieje? Jezu! Uciekaj, uciekaj, Blake! Dawaj! Kurde, chyba ludzie od Nota przybyli tutaj i zaatakowali tą grupę Wala. Spadaj, 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 spadaj! Gdzie? Kurde, myślę, że muszę skakać. Leć, 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 leć! Tędy, tędy, tędy? Bo tak. Jeszcze się to wszystko zawala. Nie wiem, gdzie ja mam iść, prawdę powiedziawszy. Chyba dobrze, chyba dobrze. Ale jazda. Czyli to, co rzeczywiście było nam mówione pośrednio do tej pory, okazuje się prawdą. Że Jessica została zabita. Albo wiecie, albo po prostu to był wypadek. W tym sensie, że nie wiemy, czy ten ksiądz ją zepchnął, czy po prostu ona się przewróciła, no ale w każdym razie zginęła przez księdza. Nie ma czasu teraz nawet gadać o tym. Fuck! Fuck! Lynn! 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 You're alive! How are you alive? Kurde, Lynn? You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Co tu się dzieje? We have to get out of here. Jakim cudem ona może być w ciąży? Wow, jest nagranie. To jest tak dziwne wszystko. Ja już sam nie wiem, co jest prawdą, a co tylko tymi wizjami Blake'a, naprawdę. Zerknijmy od razu. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. Boże, no Blake naprawdę odchodzi od zmysłów kompletnie. No on myśli, że wyciąga teraz Jessica z kłopotów. Kompletnie nie myśli o Lynn. Może to, co tutaj się w ogóle dzieje, że spotkaliśmy tą Lynn, to też się właśnie nie dzieje, bo no sam fakt z tym, co ja wam mówiłem, przecież niemożliwe jest, żeby Lynn była w ciąży.
a tymczasem widzimy ją z brzuchem. Co tu się nagle dzieje, kurde? Co to za burza? Gdzie mam w ogóle iść? Nic tu nie widać prawie. Jaj. Zaatakuje mnie tutaj coś jeszcze. Dobra, chyba i tak jest jedyna dostępna droga. Kurde. What the fuck? We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Ja naprawdę coraz bardziej myślę, że to się w ogóle nie dzieje, naprawdę. Albo przynajmniej, że Blake nie biegnie z Lynn tutaj. To jest niemożliwe po prostu. A kto wie, czy Lynn nie zginęła już dawno. A Blake'owi się wszystko wydawało, że ona krzyczy i tak dalej. Wszystko przez te wizje, przez działanie tego pola morfogenicznego. Idźmy, może się coś jeszcze wyjaśni. Idziemy, kurde, idziemy. Down here. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus, be careful. Fuck, fuck. Liv, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Jak to jest możliwe? Idźmy dalej. I need to lie down. Back here. Oh. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay. Fuck. Oh shit. Come on. Come on. Jezu, jeszcze tam Marta. Boże. Nie! Kurde, uciekaj! Jesus Christ, Blake! No! Gdzie ona? What the fuck? I think something's wrong! Gdzie mam, kurde, iść? It hurts too much! I need to lie down! Szybciej, 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 szybciej! Tędy, tędy, tędy! Jasny gwint. Oh, shit! Blake! God, give me voice! God, guide my hand! 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 God, guide my hand! Możesz, kurde. Tak po prostu ją zabiło? Fuck you! And fuck your god! Nie mogę jej nagrać w żaden sposób, nie ma żadnego nagrania. Nie wierzę w to. Całą grę nas prześladowała, a teraz tak po prostu, właściwie wypadek losowy sprawił, że zginęła. Ale jazda, no... Niesamowite. Co jeszcze? Co to w ogóle? Boże. To jest dziwne, naprawdę. Nie wygląda w ogóle jak słońce. Jakby coś się paliło. Jakbym słońce, kurde, widział z bliska. Jajaj, gdzie mam, kurde, iść? To się nie może dziać naprawdę, no po prostu nie może. No przynajmniej nie z udziałem Lynn, po prostu nie wierzę w to! Yeah, she's coming soon!
prostu ja nie widzę innego sensownego wytłumaczenia. Czekajcie, jesteśmy na dobrej drodze. There! The chapel! We can take shelter! Patrzcie na to słońce, kurde. Idźmy, idźmy. Wow, 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 tutaj coś jest. Pomyślałem sobie, że może tą kaplicę trzeba nagrać, ale nie. Wszystko raczej na naszej drodze mamy. Dobra, jeszcze tylko dwa nagrania mi pozostały. World was on fire, the baby was coming. Impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. I ciągle właśnie powtarza, że to nie jego wina. A teraz już rozumiem, czemu się ostatni dział nazywa Apokalipsa. Ale jednocześnie tym bardziej mam wrażenie, że to się nie może do końca dziać naprawdę. Innego po prostu wytłumaczenia nie widzę na tą rzekomą ciążę Lynn. Że ona niby jest w ciąży. Może właśnie... O kurde. Może Blake'owi właśnie się wydaje to samo, co się wydawało wszystkim ludziom z tej wioski. Którzy przecież byli, już można powiedzieć, opętani. Przez to, że byli w pobliżu tego pola morfogenicznego. Przecież jakby, kurde, twórcy tego nie wymyślili, to jest niemożliwe fizycznie, żeby w ciągu jednego dnia nagle przeszła w stan zaawansowanej ciąży, kurde, jak po 9 miesiącach, no. Nie ma szans po prostu. Come on, Lynn! We have to get inside! Dobra, jesteśmy w środku. Co my tu mamy? Jasny gwint. Żeby tu nas jeszcze coś nie zaatakowało. Jesteśmy w kaplicy. You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby. I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck. Fuck. Oh God! Oh God! Keep breathing! It's just push! Ah! Oh, kurde. To jest niemożliwe. Lynn! There's nothing there. Oh, Jesus God! Lynn! 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 No! Lynn! Kurde, trzymamy w rękach to dziecko, a ja się zastanawiam, czy rzeczywiście je trzymamy w rękach, czy to się tylko wszystko wydaje Blake'owi. Naprawdę. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. That's the child, isn't it? Teraz on. Hello.
taken care of my children. But yours, I am powerless against. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Ojej. Przecież kurde. Zabił się. Tak po prostu się zabił. Rozwala mnie to. Co tu się dzieje na końcu? Czy ten Not też jest, kurde, urojeniem naszego bohatera? Też bym się nie zdziwił. Pytanie, czy ja mogę go nagrać? Mogę go nagrać niby. Jeśli będzie na nagraniu, to tak jakby był prawdziwy. Teraz zobaczymy, czy nie nagraliśmy właśnie pustej ławki. Nie, no jest. Priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Kurde, no ale patrzcie, te słowa Blake'a, tak jakby no ciągle myślał o tych wydarzeniach ze szkoły. Swoją drogą też to ciekawe, czy ten ojciec Luther Mitch, tamten ksiądz, rzeczywiście zginął, tak jak tutaj powiedział nasz bohater, że ksiądz umiera, czy po prostu w odniesieniu do Sullivana Nota. Spekulowaliście też, czy Sullivan Not to nie jest to samo, co ten ksiądz ze szkoły, no ale mi się raczej nie wydaje, zdecydowanie przecież inaczej wyglądają, no i kompletnie inna tusza. Zresztą nawet po tych notatkach było widać, że to są inne osoby, więc to trzeba obalić jak najbardziej, ale to jest naprawdę dziwne. Jest jeszcze jedno nagranie do zrobienia. A więc sama końcówka gry, słuchajcie. Jeśli Sullivan Not jest prawdziwy, to zastanawia mnie jedynie to. Weźmy tą kamerę, żeby coś tu ewentualnie jeszcze nagrać. Jeśli Sullivan Not jest prawdziwy, to zastanawia mnie tylko to, czemu on w takim razie widział też to dziecko. Czy to znaczy, że dziecko jest prawdziwe? Czy może to też znaczy, że to też jest urojenie Sullivana Nota? Jakby nie patrzeć, kurde, tutaj ilu leży. Jakby nie patrzeć, przecież ci wszyscy tutaj ludzie, włącznie już z Blake'iem, byli narażeni na działanie tego pola morfogenicznego. Więc już wszyscy tak naprawdę mogli widzieć to samo, mieć te same urojenia. Jeśli nasz bohater widzi to dziecko, to równie dobrze Sullivan Not mógł je widzieć. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo, wiecie, na wyrost powiedziane, no ale mimo wszystko jest to możliwe. Bo ja nadal nie wierzę w to, co tutaj się dzieje, ale w końcu mamy dzień, słuchajcie. Rozpogodziło się. Ale dziwnie jest teraz tutaj się przejść tak w ciągu dnia. Przecież tutaj byliśmy wiele odcinków temu, wchodziliśmy tam. Tu jest ta, która leżała. Ja przechodziłem stamtąd. Boże, w ogóle teraz ta muzyka.
Nie no, patrzcie na to. Czy tak wygląda prawdziwe słońce z Ziemi? No zdecydowanie nie. Tak jakbyśmy dosłownie byli przy tym słońcu blisko, no. Ostro to jest dziwne, naprawdę ostro dziwne. I ta muzyka dosłownie takie wrażenie sprawia, jakby dosłownie Blake już nie żył w tym momencie i gdzieś tam szedł w stronę nieba. Kurde. Jest ostatnie nagranie, słuchajcie. Mamy pełno ciał. Ale jazda. Jest apokalipsa. She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Kurde. Czyli udało się. Zebrałem wszystkie notatki, co zapowiadałem już wiele odcinków temu, więc gra ukończona na 100%. I rzeczywiście te notatki, te nagrania dużo nam powiedziały przy okazji. Co jest grane? Dobra. Chociaż no nie ukrywam, gdyby nie to, że gra mnie informowała, kiedy coś omijam, to nie dałbym rady tego za pierwszym razem zdobyć, ale jako, że dostawałem zawsze informacje, nie mogę nawet przejść. Jako, że dostawałem zawsze informacje, że coś ominąłem, to mogłem się po to zawsze wracać. I nie było problemu. Tego tu wcześniej nie było. Jest ta studnia. Ale tu jakiś tron. Kurde. Dziwne. Bożeż, kurde. Jazda i z tą muzyką dosłownie aż ciarki po plecach przychodzą, bo kurde, takie to jest trochę wrażenie, jakby Blake nie żył już teraz i byśmy widzieli go gdzieś tam w ogóle, wiecie, nie w rzeczywistym świecie. To też jest kurde możliwe, też to trzeba brać pod uwagę, taką ewentualność. Dużo jest rzeczy, które trzeba sobie tutaj dopowiadać. Hey Blake! Try to find me over here. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. No nic nowego nie ma, bo to jest przecież znana lokacja, znane korytarze. Więc nie sądzę, że coś nowego nagle miał tutaj znaleźć. Nawet nie mogę otwierać tych drzwi. Więc jedynie przedostawać się do tych już otwartych. Tu jest ta stołówka. W ogóle to są automaty, które widzieliśmy w Outlaście jedynce w psychiatryku. To jest też ciekawe nawiązanie. Ale to jest wszystko dziwne, naprawdę. Tutaj tego nie otworzymy. Dobra, lećmy za głosem Jessiki cały czas. O kurde. Patrzcie na jej szyję, na jej twarz. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. O kurczę, i to już koniec naszej przygody w Outlaście 2. Ależ enigmatyczne zakończenie. Nie wyjaśniające nam tak dosłownie niczego konkretnego tak naprawdę i wielu rzeczy musimy się sami domyślać i różnie to interpretować, tak jak zresztą bywa w wielu horrorach, czy to w filmach, czy to grach. I naprawdę, no różnie można odczytywać to zakończenie, ale kurde, tutaj jak zobaczyłem Jessicę z tą szyją, z tą głową, już taką siną, to odniosłem tym bardziej wrażenie, że nasz bohater po prostu zginął. I tu się spotkał z Jessiką w niebie.
Ona sama powiedziała, że już nigdy jej nie opuści, czy coś takiego. Ja to jeszcze na spokojnie będę musiał sobie obejrzeć raz jeszcze po nagraniu, ale teraz mam takie pierwsze odczucia. Jakby nasz bohater dosłownie zginął, jakby te ostatnie wydarzenia w ogóle nie miały miejsca, praktycznie. Przynajmniej większość tych wydarzeń. No już na pewno nie wierzę w to, że spotkaliśmy Lynn i że ona urodziła to dziecko, bo to jest po prostu niemożliwe, chyba że twórcy zwyczajnie wprowadzają do fabuły jakieś elementy science fiction, kompletnie niezwiązane z rzeczywistością. No wiadomo, że takie już są, ale tutaj ten wątek z tą ciążą, która nagle się tak rozwinęła w ciągu jednej nocy, no to jest przecież niesłychanie nieprawdopodobne. Więc moim zdaniem Lynn po prostu już dawno gdzieś tam zginęła. A my, już kierowani tymi ciągłymi urojeniami, coraz bardziej działającym tym polem morfogenicznym, po prostu już nam się zbyt wiele rzeczy wydawało. Przecież już dochodziło do tego, że w tym realnym świecie słyszeliśmy głos tego księdza, że mieliśmy rzeczywiście już mieszające się rzeczywistości, więc równie dobrze mogło nam się też wydawać, że słyszymy Lynn, kiedy przecież przez cały czas naszemu bohaterowi zależało na tym, żeby ją odnaleźć. Ja to tak widzę. Zwłaszcza po tych znalezionych notatkach, gdzie no dowiedzieliśmy się, że najwyraźniej tutaj właśnie w tej okolicy również działa Merkov Corporation, bo to, że my w dodatku DLC wypuściliśmy dowody na psychiatryk, to nie znaczy, że Merkov jeszcze gdzieś nie działa. Przecież była nawet informacja o innej placówce czy o innych placówkach i właśnie tutaj jesteśmy w Arizonie, gdzie najwyraźniej Merkov Corporation również działa w najlepszym, na jeszcze większym obszarze i wydaje się, że eksperymenty na jeszcze większą skalę. Bo o ile w psychiatryku te pole morfogeniczne gdzieś tam działało w obrzeżach, w okolicach, można powiedzieć, laboratorium czy psychiatryka, to tutaj to oddziaływało na całą wioskę, na wszystko to, całe to miejsce, które tutaj eksplorowaliśmy. Przecież kompletnie ci ludzie odmienieni, bo żyli już tutaj przez długi czas, a wszystko za sprawą tych wież, o których właśnie poczytaliśmy też w tych notatkach, chociażby w tej z nad jeziora, kiedy mieliśmy imię i nazwisko Jennifer Roland, która właśnie należy do Merkov Corporation, bo wiemy to przecież z podstawki Outlasta, o czym też już wam mówiłem. Powiem wam, że gra bardzo dużo zyskuje, kiedy właśnie zwracamy uwagę na tą fabułę i wczytujemy się w te różne notatki, bo gdyby nie to, to wiele kwestii by było bardzo niejasnych. Nawet te nagrania ze szkoły okazuje się, że też zawierały bardzo ważne informacje, bo dzięki temu no, już mieliśmy pewność, że ten ksiądz, jak się okazuje właśnie ojciec Lautermilch, czy jak to tam się czyta, że to on właśnie molestował Jessica. Ona przecież tutaj była przerażona na tych ostatnich retrospekcjach, kiedy ukazane nam po prostu zostało to, że Jessica spadła ze schodów, czy to sama uciekając, czy zepchnięta została. Myślę, że została zepchnięta. Ksiądz ją dogonił i wiecie, w jakiejś szamotaninie, wiadomo, że niecelowo pewnie, ale mimo wszystko zepchnął ją ze schodów. Blake to wszystko widział i ksiądz jakoś kazał mu trzymać język za zębami. I później upozorował jeszcze samobójstwo Jessica, dlatego właśnie do tej pory wcześniej się na początku wydawało, że Jessica po prostu popełniła samobójstwo wieszając się, a tak naprawdę ten zwyrodnialec najpierw ją zabił, a później już zabitą jeszcze powiesił dodatkowo, żeby mieć swoje alibi. To jest po prostu coś okropnego, ale jednocześnie historia naprawdę niezwykle ciekawa. Oczywiście nie jest wszystko jeszcze jasne, i ciekaw jestem, czy twórcy zdecydują się jeszcze na wyjaśnienie tej historii w jakimś dodatku DLC. Pytacie się o dodatki? Na razie one nie zostały zapowiedziane, nic twórcy na temat żadnych rozszerzeń nie mówią, ale musimy czekać, być może zostanie zapowiedziane jakieś DLC. Ja nawet uważam, że jak najbardziej jest to bardzo możliwe, że taki dodatek się ukaże, bo
Tak jak też było z podstawką, że w podstawce z Outlastem jedynką. Tam przecież też wiele rzeczy było niejasnych i dodatek wiele kwestii dopiero wyjaśnił i wyklarował. Więc podobnie może być i tutaj, a wydaje mi się, że podstawka Outlasta 2 ma jeszcze bardziej tajemniczą fabułę niż jedynka, więc to tym bardziej można powiedzieć, że wymaga dodatkowych wyjaśnień. Oczywiście, twórcy mogą już nie wypuszczać żadnego dodatku i równie dobrze mogą nam pozostawić kwestie interpretacji tego. I tak naprawdę, jeśli właśnie taki dodatek wyjaśniający się nie ukaże, to nigdy nie będziemy wiedzieli, jaka tu jest do końca prawda, bo jednak, tak jak mówię, chociażby kwestia tego zakończenia, możemy tylko różnie interpretować. Równie dobrze ktoś może to interpretować, że rzeczywiście Lynn tutaj była i że urodziła to dziecko. Ja mam akurat takie zdanie, że jej tutaj w ogóle nie było. A wręcz nawet jest całkiem prawdopodobne, że pod koniec gry Blake po prostu zginął. My nawet tego do końca mogliśmy nie widzieć. Może to było wtedy, kiedy został Blake zaatakowany. Pamiętajmy, że tuż przed tym, jak Blake zobaczył, teraz mi się to przypomniało, tuż przed tym, jak Blake zobaczył Lynn, niby zobaczył ją, to przecież jeden z tych gości od Vala coś nam właśnie, czymś nas zamroczył, no widzieliście to. Co jeszcze bardziej mogło sprawić, że mieliśmy jeszcze większe te halucynacje. I wtedy to mogło oznaczać, że tak naprawdę albo Jessica tam nie było, albo była, ale martwa. I może właśnie ją ukrzyżowali też i po prostu dlatego by było tam takie zbiorowisko. Można powiedzieć, że się modlili po prostu do tego ciała. Jakkolwiek by to tragicznie nie brzmiało. Ale przecież później fakt, że jeden z tych stworów, można powiedzieć, od Vala nas zaatakował, rzucił się na nas i my nagle później zobaczyliśmy, że to Jessica się z nami szamocze, no to tym bardziej może właśnie to oznaczać, że no już te rzeczywistości tak się wymieszały, że Blake tego kompletnie nie kontrolował od dłuższego czasu. I może wtedy nawet już Blake zginął w tej szamotaninie, a to co tutaj widzieliśmy to tylko było jakieś kontynuacja. Chociaż może być też również tak, że on później rzeczywiście wrócił. Zobaczyliśmy atakującą grupę Sullivana Nota, tych od Vala. Wtedy jeszcze uciekaliśmy i mogliśmy nawet przeżyć to wszystko z Martą, mogliśmy przed nią uciekać, ale jestem prawie pewien, że nie było przy mnie Lynn mimo wszystko. Więc tak to można różnie tutaj interpretować, słuchajcie. No nie wiem, jak wy to widzicie, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja je poczytam i jestem ciekaw, jak właśnie wy interpretujecie tą całą fabułę. Sama gra bardzo mi się podobała. Uważam zarówno Outlasta 1, jak i 2 za naprawdę świetne horrory, dające masę satysfakcji z poznanej historii, ale też i oferujące mnóstwo strachu i właśnie takich momentów, kiedy nie tylko, że można podskoczyć na krześle, ale i takich, kiedy te napięcie jest tak duże, że naprawdę siedzi się przed monitorem czy też telewizorem jak na szpilkach. Jeśli chodzi o porównanie do jedynki, trudno mi tak naprawdę jest oceniać osobiście, czy Outlast 2 jest dla mnie lepszą częścią od jedynki, bo obie mi się podobały w bardzo podobnym stopniu, choć trzeba przyznać, że Outlast 2 różnił się trochę od jedynki. Moim zdaniem 2 była bardziej dojrzała, jeśli chodzi o taki motyw straszenia, niż 1. Ale ta dojrzałość wcale nie musi oznaczać dla każdego, że jest to zmiana na plus albo na minus, bo to zależy tak naprawdę od gustów. Widziałem w komentarzach czasem osoby, które twierdziły, że Outlast 2 jest straszniejszy od 1, a inni wręcz przeciwnie, twierdzili, że to 1 jest straszniejsza. A to dlatego, że właśnie w 2 te straszenie odbywa się w trochę inny sposób i przede wszystkim mamy zupełnie inną lokację, co też sprawia, że wrażenia są inne i w zależności od tego, co kogo bardziej straszy, to ta część będzie dla tej osoby bardziej właśnie straszna. Mi tak naprawdę jest ciężko porównywać, bo obie formy straszenia powodowały, że byłem tutaj wiele razy przerażony, co zresztą na pewno zauważyliście w prawie że każdym odcinku. Ale muszę też powiedzieć, że nie oceniajcie poziomu strachu po filmach na YouTubie, bo to naprawdę nie ma szans, żeby w ten sposób ocenić, jak gra naprawdę jest w stanie przestraszyć, bo czasem ktoś tam pisze, że się nie przestraszył, oglądając na przykład moje odcinki
w środku dnia z moim komentarzem i tak dalej. Żeby ocenić poziom straszenia w horrorze, to moim zdaniem trzeba grać tylko i wyłącznie w nocy. Po prostu kiedy jest ciemno, więc przy zgaszonym świetle i z założonymi słuchawkami i grając samemu najlepiej. Ja się zbliżyłem do tego motywu, bo grałem właśnie zawsze po ciemku z założonymi słuchawkami, a i tak jeszcze trochę mi zawsze, można powiedzieć, otuchy dodawało to, że mogłem komentować i gadać. A kiedy pewnie bym grał samemu, bez komentowania, to podejrzewam, że jeszcze bardziej bym się bał, bo towarzyszyłaby mi dookoła kompletna cisza. Więc takie są najlepsze warunki, żeby właśnie ten poziom strachu ocenić. I w takiej sytuacji, kiedy ja grałem właśnie zawsze po ciemku, no to uwierzcie mi, że atmosfera jest niesamowita i rzeczywiście można się było niejednokrotnie bardzo mocno przestraszyć, ale nie tylko mówię o jakichś właśnie jumpscarach, ale też i o atmosferze ogólnej, kiedy zdawało się, że coś zaraz nas wystraszy, albo że po prostu jesteśmy przez kogoś ścigani. Takie momenty są naprawdę w tych Outlastach świetne. Żeby już jeszcze bardziej nie przedłużać tego i tak już przydługawego odcinka, to będę się z wami żegnał. Napiszcie oczywiście w komentarzach swoją opinię na temat Outlasta 2 i przede wszystkim podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat fabuły tej produkcji. No i zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli wam się seria podobała. A ja mam nadzieję, że... Znaczy myślę, że na pewno jeszcze kiedyś jakieś horrory na moim kanale się pojawią. Teraz nie chcę obiecywać żadnych konkretnych tytułów, bo po prostu zobaczymy z czasem, ale no myślę, że to tylko kwestia czasu, żeby jeszcze jakieś horrory u mnie na kanale się pojawiły. Tak więc jeszcze raz serdeczne dzięki, że oglądaliście te wszystkie odcinki, albo nie wszystkie, w zależności od tego, kto jak oglądał. No i mam nadzieję, że usłyszymy się w jakichś innych seriach na kanale. Cześć!